Przed nami spotkanie reprezentacji, na które z pewnością wszyscy czekali z niecierpliwością. Tak, z tymi dwoma zespołami nigdy nie jest nudno. Rywalizacja między nimi zawsze dostarcza kibicom silnych wrażeń i mnóstwo emocji. W dzisiejszym spotkaniu Anglicy zagrają przeciwko Irlandczykom. Przed nami mecz dwóch reprezentacji narodowych. Sądzę, że czeka nas ciekawe widowisko. Mam taką nadzieję. Zawodnicy natchnieni możliwością zagrania w kadrze narodowej powinni dać z siebie wszystko i zapewnić nam niezapomniane emocje. A to dzisiejszy skład Anglików na to spotkanie. Trener postawił na 4-3-3 z typowymi skrzydłowymi, co zwiastuje raczej ofensywne nastawienie. No tak, to taka mała wariacja na temat holenderskiego futbolu totalnego, która po dziś dzień okazuje się skuteczna. Nie każdy może w nią grać, bo wymaga specyficznych warunków, na przykład bardzo dobrych technicznie obrońców. Stadion Wembley naprawdę zaprojektowano z rozmachem. Jego obwód wynosi kilometr. Do budowy wykorzystano 23 tysiące ton stali, a koszt wyniósł ponad 750 milionów funtów. To prawda, ale Anglicy wyszli z założenia, że skoro taki stadion buduje się raz na 100 lat, to musi wystarczyć na bardzo długo. I trudno się z tą logiką nie zgodzić. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. Zespół zagra w ofensywnym wariancie systemu 4-5-1. A jego ofensywność polega na tym, że dwójka pomocników, oprócz realizacji zadań w środku pola, wspiera jedynego napastnika, tworząc z nim w zasadzie jedną linię. Nie oznacza to jednak zaniedbania zadań defensywnych. Raheem Sterling. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Willen. Próbują teraz skrzydłem. Gospodarze z szansą na centrę. Ma sporo możliwości. Jeff Hendrick. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa. Tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Naprawdę doskonale się znalazł w tej sytuacji. Uderzył z bliska i nie dał bramkarzowi żadnych szans. Ktoś powie, łatwa bramka, ale zachował się tutaj jak prawdziwy lis pola karnego. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Udany wślizg, ale będziemy mieli rzut z autu. Gomez. Akcja skrzydłem. Declan Rice. Winks. Kane. Próbują ataku bokiem boiska. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Minks. Declan Rice. Harry Kane. Alexander Arnold. Powoli konstruują akcję, uważają, żeby nie stracić piłki. Spalony! Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonego.
Henderson. Sancho. No widać, że mają zamiar się tutaj głównie bronić. Harry Kane. Odegrał ponownie piłkę. Jest spalony, minimalny. Dobrze wychwycili to sędziowie. Ech, niestety będzie spalony, chociaż minimalny. Winks. Henderson. Declan Rice. Harry Kane. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Harry Kane. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Sancho. Henderson. No, wyręczył teraz bramkarza. Harry Kane. Anglicy zdobywają bramkę. Tego nie dało się nie trafić. Mocno i w dodatku z bliska. Bardzo dobra akcja. Szybkie, zaskakujące wejście w pole karne. Uderzenie nie do obrony. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Tracą piłkę po tym podaniu. Sancho. Jest coraz bliżej bramki. Alexander Arnold. Henderson. Reprezentacja Anglii ruszyła do przodu. Atak skrzydłem. Dobrze teraz osłania piłkę. Co teraz zrobi? Piłka u Kane'a? Niestety, nie ma gola. Piłka odbita od słupka. Wraca na murawę. Anglicy rozpoczną za linii bocznej. Henderson. Ma czas i miejsce. Koniec akcji. Obrońcy mogą odetchnąć z ulgą. Ma na skrzydle dużo swobody. Ma możliwość dośrodkować. No, mają przywilej korzyści. Czy uda się go wykorzystać? Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karne. I mamy aut dla Anglii. Gomez. Alexander Arnold. Henderson. Winks. Rozrzucenie do boku. Alexander Arnold. Ustawili się w obronie i czekają na to, co zrobi ryba. Sterling. Dobrze, skrzydłem. Może dogrywać. Winks. Co teraz wymyśli? Henderson. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z boleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Conor Hallihan.
Coleman. I piłka w posiadaniu Anglików. Kane. Raheem Sterling. Henderson. Zostawił za sobą trochę boiska. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest gol, ależ tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę. Zdążyli jeszcze, jak widzimy, strzelić bramkę przed końcem pierwszej połowy. I ciekawe, co zawodnicy usłyszą w przerwie od trenera. Dobry trener. Gra wznowiona. Anglia prowadzi. Można powiedzieć, że to ciekawy, towarzyski mecz. Jednobramkowa przewaga. I kto wie, czy tak już nie pozostanie. Zgadzam się. Obie reprezentacje grają bardzo ostrożnie, więc może tak się zdarzyć. Zapraszam Państwa na drugą połowę meczu. Zatrzymany atak. Gomez. Declan Rice. Ponownie celnie podaje. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Winks. Raheem Sterling. Ben Chilwell. Ładnie tutaj zastawia się od rywala. To dobry moment na centrę. Łaska wrzutka, ma tam kto to wykończyć. Karny! Tym faulem może zaprzepaścić wszelkie nadzieje swojej drużyny. Masz rację, Darek, tym bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym meczu oni się nie podniosą. Arbiter bez wahania wskazał na jedenastkę, jednak o dziwo nie pokazał kartki za faul. Najwyraźniej nie chciał karać zespołu dwukrotnie. Uznał, że rzut karny wystarczy. Broni karnego! Co za opanowanie! Nie dał się zmylić, wyczekał do końca. Spójrzmy na powtórkę. Znakomicie wyczuł jego intencje, nie dał się oszukać. No tak, przy rzucie karnym bramkarz musi mieć trochę szczęścia, ale szczęściu trzeba pomóc. Spójrzmy jeszcze raz, ależ go wyczuł, świetna reakcja. Mamy powtórkę, bramkarz musi polegać na instynkcie, zwłaszcza podczas rzutu karnego. No, przeczytał go jak książkę. Wybrali krótki wariant rożnego. Winks. Henderson. Winks. Winks. Piłka na dalszy słupek. Był naprawdę blisko, gdyby nie spalony. Wyszedłby na czystą pozycję i mógłby zmienić wynik, ale niestety spalony. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bramkę dającą prowadzenie. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Tracą piłkę po tym podaniu. Świetne podanie za plecy rywali. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! To był wspaniały solowy rajd, zakończony precyzyjnym wykończeniem. Pokazał, na co go stać, jeśli zostawić mu trochę miejsca. Nie dał się zatrzymać. Obrońcy bali się faulować, a on błysnął techniką.
Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmianę. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Ma sporo możliwości. Co teraz zrobi? Może teraz zacentrować. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Declan Rice. Sancho. Zobaczymy, co teraz zrobi. Henderson. Piłka dociera do zawodnika, jest niekryty. Chyba będzie okazja. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje! Ale szpech! Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Conor Harrigan. Willen. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Odebrał mu piłkę w ważnym momencie. Gomez. Sancho. Henderson. Declan Rice. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. No i będzie zmiana w drużynie angielskiej. Henderson, Sancho. No, przydałoby się dośrodkowanie. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Jeff Hendrick zbliża się do pola karnego. Ma szansę na dośrodkowanie. Ciekawe, jak to rozwiąże. Odegrał ponownie piłkę. Conor Harrigan. Ależ przeczytał to jak profesor. Kane. Henderson. Ładnie grają piłką w tym meczu. Podają tak, jakby byli na treningu. Wykorzystują całą szeroką... Harry Kane, co za okazja! A proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Świetnie uwolnił się od obrońców, a później, będąc już sam na sam z bramkarzem, nie zmarnował tej doskonałej okazji. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. No i strata piłki. Henderson. Ładnie wymieniają podania. Zobaczmy, Sancho w pole karne. No, można powiedzieć, że bez wysiłku obronił ten strzał głową. Takie uderzenia to dla niego bułka z masłem. Żeby go pokonać, trzeba się bardziej przyłożyć. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Cały czas biegnie z piłką. Brawo, nie oddaje piłki. Kibice zespołu faworytów w tym spotkaniu szaleją, zagłuszają zupełnie fanów rywali. Piłkarze niesieni takim dopingiem powinni z większą łatwością wygrać ten mecz. Z narożnika, krótko po ziemi.
Przywilej korzyści, no i czekamy teraz na dobre dośrodkowanie. Sędzia pokazuje rzut wolny dla Anglii. Strzelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Dzisiejszy mecz, choć był tylko meczem towarzyskim, naprawdę porywał. Miejscami oglądało się akcję z zapartym tchem. Zgadza się, zwycięzcy po prostu roznieśli rywali. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić. Bardzo porządnie zagrany mecz. Widać było, że pracował na boisku. Ładnie strzelona bramka. Drugiej niestety nie było. Piłka odbiła się od bramki, ale to się każdemu może zdarzyć. Na szczęście jeden gol wystarczył.